Przy okazji mogę się rozejrzeć, zobaczyć, co tu może być mniej więcej. Ty masz statik, więc nie wiem, czy powinienem cię atakować. Nie. Nie chcę, kurde, pierdzielić się z paraliżem, szczerze wam powiem. Na samym początku gry. Nie ma tu nic, żadnego przedmiotu. No. Tak więc no, I hope you have fun, szczerze powiem. Tak więc no, to będzie kolejne 40 części z Let's Playa w moim wykonaniu, bo w czyim innym. Same kurde Fluffy tutaj są? Nie ma innych Pokemonów? Dałem chyba Catch 'em All Mode, czyż nie? Czyli to oznacza, że wszystko pojawia się wszędzie. Jeszcze sobie trochę połażę. Przynajmniej 7 level dobić dla Arcanine'a, którego jeszcze nie mogę nazwać. O! War Turtle. Przyda nam się wodny Pokemon. Ale jak na razie mogę ciebie zjeść tylko. Tak więc no, co mogę powiedzieć o tych grach? Nie wiem, może oglądaliście moją top listę pokemonowych generacji, czy tam, czy coś, no nie? I właśnie Sinnoh, czwarta generacja, w tą, którą teraz gramy, była właśnie na najniższym tym podium, że tak powiem, na najniższym miejscu na tej liście. Ponieważ, no, szczerze wam powiem, jeżeli chodzi o granie, no nie, jeżeli chodzi o Diamond, Pearl i Platinum. O, Aftermath? O, dobrze wiedzieć, że on to ma. No, to są wkurzające gry czasami. Szczególnie Diamond i Pearl, ponieważ są takie powolne. O, Jigglypuff. Są takie kurde powolne, że to coś strasznego. Na przykład, nie wiem, pływanie. Kurde, pływasz 10 metrów na godzinę, na przykład. W ogóle w sumie czasami nawigacja po Sinnoh jest też denerwująca, bo ten cały region jest jakby to powiedzieć, zokupowany przez jedną wielką górę, przez którą trzeba przechodzić parę razy w różnych miejscach. O, tu jesteś, proszę pójdź ze mną, zaraz cię napierdzielę tutorialem, poubijasz, wszystkiego się nauczysz, a nie, jeszcze nie teraz. To jest nasze laboratorium. Ale żem kurde się namęczył? Chodźmy. Tchud! Kurde, moje jaja, Toksik, opanuj się! Łatwe, o, to ty, Maciek. Ten stary człowiek nie jest wcale taki straszny, jak na jakiego wygląda. O, to nie się nie liczy, Maciek. Wychodzę stąd, do widzenia. I popierdzielił. Wow, co to było? Wiem, kurde, nie czuję moich jąder. Twój przyjaciel naprawdę nie jest bardzo nie ten. Impatient, czyli no, niecierpliwy. No tak, czy siak, wejdźmy do środka. Czyżbym teraz mógł w końcu mojego Pokemona nazwać? Well, well, look who's here, the bitch w samej osobie. Maciek, czyż nie? Pozwól, że sprawdzę twojego Pokemona. Już ma 7 level, oh my god, to więcej... Ja pierdzielę, człowieku, ty więcej z nim osiągnąłeś niż ja. Well, well. Wygląda na to, że... Co? Ewoluowany? I on już taki był. Wygląda na to, że danie ci tego Arcanine'a nie było żadnym błędem. Tak, chcę! Na tym polega Nuzlocke. Nuzlocke raczej, dobra. Mam dla niego idealne imię. Hell yeah! Właśnie... Miałem nadzieję, jak zobaczyłem, że to Arcanine, że to będzie samiec. Reksio, kiedy pierwszy raz widziałem was dwóch, kiedy chcieliście wdepnąć w tę wysoką trawę, powiedziałem, że nie! Bo ta wysoka trawa też ma uczucia. Byłem zszokowany. Myślałem, byłem naprawdę zszokowany przez te małe debile,
Ale teraz naprawdę jestem to była niezła niespodzianka w innym tego słowa znaczeniu. No i już macie jakąś więź, która rośnie między tobą i Pokemonem. Czuję przywilej, że cię spotkałem. Jestem pewien, że Arcanine czuje się w ten sam sposób. Mam nadzieję, że kurde nie padnie, bo jak padnie, to będę smutny. Właśnie dlatego chcę cię poprosić, żebyś się nim opiekował. Oczywiście, że będę. Jestem taka zadowolona, że jesteś taki miły dla twojego Poka. Jeżeli nie byłbyś, musiałabym... po prostu nie chcę tego mówić. Już? Daj mi kurde pokebole! Ruszmy się do głównego tematu. Jest coś, co chciałbym, żebyś mi zrobił. Pozwól, że normalnie się przedstawię. Moje imię, jak wiesz, to Rov. I uczę się Pokemonów. Najpierw chciałbym wiedzieć, jakie dokładnie Pokemony żyją w regionie Sinnoh. No, normalnie to w Diamond i Pearl dużo ognistych nie ma, więc to już masz z głowy. Żeby tak zrobić, potrzebnym jest zebranie danych używając tego Pokédexu. Właśnie to chciałbym cię poprosić. Chcę dać ci ten Pokédex. Nie mam innego wyjścia, muszę to zrobić, nie? Dobra odpowiedź, bo kurde nie, oczywiście nikt nie akceptuje. Wszyscy chcą mnie tutaj do wszystkiego zmuszać. Ten Pokédex jest bardzo zaawansowanym wichajstrem. Automatycznie nagra dane o każdym Pokémonie, którego spotkasz. Oczywiście robi to głupio. Poproszę idź wszystkie i spotkań dużo innych Pokémonów w tym regionie. I've got one too! Kiedy chodziłeś w ruch 201 z twoim Pokémonem, co czułeś? Ja żyłem 60 długich lat, nawet teraz czuję tę adrenalinę, kiedy jestem z Pokémonami. Teraz powinieneś wiedzieć, że jest ich niezliczona liczba na tym świecie. To znaczy, że będzie kurde mnóstwo adrenaliny, tylko nie przedawkuj. Teraz idź! Twoja wielka przygoda się zaczyna teraz! Ten Pokémon, którego spotkałam pierwszy raz, to był Chimchar, co? A to nie był Motim? Jeśli wybrałbyś Chimchara w Route 201, musiałabym... Mielibyśmy teraz tego samego Poka. No, nie to, że to się liczy, ale... Jestem Dawun. Także pomagam profesorowi dodawać strony do jego Pokédexu. Więc w pewnym sensie jestem taka jak ty, tylko że mam inną płeć. I nie mam beretu. Tylko po prostu mam trochę Falstart. To wszystko. Będę zadowolona ucząc się rzeczy, więc miło, że się ciebie spotkałam, Maciek. Pa! I co? Go on. Dobra. O i ten, w tych grach możemy biegać w pomieszczeniach. Ewolucja. Maciek! Kurde, nie po dupie. Mam coś tutaj dobrego dla ciebie, powinieneś to też wziąć. Co to... ETM-y też są losowe. To jest Technical Machine. No, może nauczyć cię rytu. I no, niestety w tej części jeszcze są ograniczone, więc... Tak, tylko raz można go użyć, ponieważ później dezintegruje się w powietrzu. I tak, i return mniej więcej działa w ten sposób, że im bardziej Pokémon jest przyjacielski, tym więcej zadaje obrażeń. Tyle, że jakby to powiedzieć, nigdy nie wiadomo jak jest przyjacielski dokładnie, tylko jest taki NPC, który ci to mówi. Ale tak gdzieś jak return jest bardzo przydatny. Wyślę cię z życzeniami, żeby twoja przygoda była fajna. Będzie mnóstwo śmierci, stary człowieku. O mój Boże! Och, wow, nie wiedziałam, że profesor miał TM-y. Czy on był trenerem, kiedy był młody? Okej, Maciek, będę zachowywać się jak twój mentor. Sensei!
mam trochę więcej doświadczenia od ciebie jako trener. Jako asystent profesora. Okej, idź za mną. Tutaj jest Pokémon Center. Wiem, że leczy Pokit za darmo. A tam jest sklep i można sobie kupić różne rzeczy. Tak. I chyba nie wiem, czy w tej, czy tutaj tak jest, ale chyba im więcej odznak dostajemy, tym więcej, tym lepsze te możemy to kupić rzeczy w sklepie. To nie tak, że na przykład pójdziesz do ostatniego miasta w tym, w całej grze i tam możesz najlepsze rzeczy kupić, bo o ile masz wszystkie odznaki, to możesz to wszędzie zrobić. Chyba tak jest. Czy to może w Black i White dopiero? Nie pozwól, żeby twoja rodzina wiedziała o tym, że pomagasz profesorowi Rowanowi z Pokédexem? Musisz pójść bardzo daleko, więc myślę, że powinieneś komuś o tym powiedzieć. Ale zanim pójdziesz, wylecz twojego poka w center. Idziemy. Dobra, na razie. Niech cię żaden Jigglypuff nie zje. Tak, tak! Turbo Mode, całe szczęście. Bo wiecie, jakby to powiedzieć, randomizer jeszcze ma taką przydatną sprawę, że... jakby to powiedzieć, no... tekst przyspiesza. I właśnie tutaj jest przyspieszony do maksa. Ja pamiętaj, że coś o tym, co się stało! Nie zapomnę o tym, co się stało, że to teraz lepiej to zapiszę. O, w sumie też racja. Powinienem save'nąć. I pierwszy zapis w tych grach zawsze jest kurde długi, więc trzeba trochę poczekać. 33 minuty, kurde, to już w drugim odcinku powinniśmy być, ja pierdzielę. Tak więc no, kurde, szybciej zapisuj. A jak spację przytrzymam? O, już. Dobra. Let's fucking go, everyone! Nie, zaraz dostałem pokebole? Nie, kurde, nie dostałem. Do jasnej cholery, ale przynajmniej mojego Rexia mogłem nazwać. Nie chce mi się lać z pokami, więc zrobię lifehacka i pójdę górą. Witaj w domu, Maciek. Ty i twój Pokémon jesteście zdrowi? Odpocznij! To po co ja kurde szedłem do tego, do Pokécenter? Co jest, Maciek? O, profesor Ruf powiedział, poprosił cię o coś bardzo dużego. Dobra, idź z tym. Mama będzie cię wspierać. Siedzieć cały czas w domu i oglądać TV w jednym miejscu. O, wiem! Maciek, mam coś, co na pewno znajdziesz pożytecznego. Będę kurde mógł notatki robić, jak Derek Green. To jest żurnal. Dzienniczek, będziesz mógł w nim pisać bloga. Sprawdzaj go, by pamiętać, co zrobiłeś ostatnim razem. Ach, ten przygoda pełna przygód. Zazdroszczę ci. No i do tego nie jesteś sam, masz ze sobą twojego Pokémona. Chciałabym pójść za ciebie. Ach, żartuję, mój drogi. Tak, Maciek. Wszystko będzie w porządku, jak będę sama, więc możesz po prostu cieszyć się twoją przygodą. Kiedy jesteś, masz ekspozycję z nowymi rzeczami i doświadczasz nowych sensacji, to powoduje, że twoja matka jest szczęśliwa też. Na przykład narkotyki. Prostytutki. Ale wróć do mnie raz na jakiś czas. Chciałabym zobaczyć, jakie złapałeś poki, mój drogi. O, shit. Excuse me, is my little toxic here? O, nie, nie ma go tu. O, w takim razie musiał już pójść. Co robić? Ten chłopak krzyknął o jakiejś dużej przygodzie i... potem wyskoczył za okno! Jak Leon z R4. Jest taki nieznośny i niepokorny i przynajmniej chciałabym, żeby wziął to. Ja martw się, Maciek, mu to dostarczy, jeżeli go kurde spotkam. O, naprawdę, zrobisz to dla mnie? Proszę, weź, daj to dla Toksika ode mnie. Dobrze, że nie dla profesora Oaka. Bye bye, Maciek, enjoy your adventure. Let me think. Znając mojego chłopaka, chłopca raczej, musiał pójść prosto do Jubilife City.
O, proszę, daj to dla mojego toksika. Maciek, patrząc na ciebie, po prostu przypominam bardzo mocno twojego starego. Jesteście tacy podobni. Ale jestem dorosły, mam beret! No. Let's go, madafaka! Pokeboli wciąż nie dostałem. Więc jeszcze nie mogę nowych członków drużyny łapać. Jigglypuff. Zostaniesz zjedzony. Reksiu, bierz go! Bierz! O, ale najpierw zmniejsz mu atak i zastrasz go. Jesteś taki straszny. A przy okazji Reksiu sobie śpi na moim łóżku. Ty mały leniu! I też przy okazji, kurde, dzisiaj na wykłady miałem iść, ale dostałem SMS, że nauczycielki dzisiaj nie ma. Więc hej, Dugong! Reksiu! Walnij go! Dugong jest lodowo-wodny, więc normalne obrażenie od ognistych ataków dostanie. No. Reksio dostał 50 punktów expa i zajebiście. W sumie jestem ciekaw, jak mi pójdzie ten Nuzlocke, skoro wszyscy będą nieco silniejsi od tego, co jest zwykle. W sumie, co my tu mamy? O! Cóż to jest? Właśnie, itemy też są zrandomizowane. Wy tam już powinniście wiedzieć, bo to w tym w opisie będzie wszystko. Extremely valuable for Pokémon Archaeology. O kurde, zajebiście, będę bogaty. I przy okazji w randomizerze najnowszej wersji jest też jak to się mówi, opcja zbanowania listów i owoców w itemkach, co bardzo się przydaje. Właściwie zobaczmy, co macie. Co? To już kurde można pokebole kupywać? Myślałem, że dostajemy. Dobra, od teraz się zaczyna Nuzlocke. Proszę państwa. Kurde, ale popierdziela ten... popierdzielają te napisy. A, dobra, okej. Uhuhu! 5 kafli! Więc zgadnijcie, co jeszcze kupię. Paralyze Heal na pewno nam się przyda, bo paraliż to wkurzający status problem. Dobra. Ja pierdzielę, błyskawicznie te zakupy zrobiłem. Dobra, więc ludziska. Idziemy łapać pierwszych ludzi do naszej drużyny. Najwyższy kurde czas. Będę musiał też im nazwy wymyślać, ja pierniczę. Dobra. Pierwszy... Bok. O, Delcati, dobra, może być. Reksio nie lubi kotów, ale okej. Jak to teraz zrobić, żeby jej nie ubić? Właśnie, kurde. Ale ze mnie cep, zapomniałem o tym kompletnie. Excel worksheet. Platinum. Zapomniałem kompletnie o tym, żeby ten notować, jakie poki gdzie złapałem, żeby wiedzieć dla potomności. Tak więc no, tutaj Excel już jest. I leci, dobra. W sumie catch rate też zmodyfikowałem, może się złapie na jednego pokebola. Dalej, kurde! Chcecie w mojej drużynie! Kurde! Głupi kot! Jeszcze śpiewa! Ja nie śpiewam! Fuck off, kurde! Właśnie nie zobaczyłem, co to za ten TM jest od Rowana. Mówił, że to Return, ale... Kurwa! No zajebiście! Wymarnuję wszystkie pokebole na nią. Wciskam wszystkie przyciski! Nie kurde! Reksio już śpi, kurde. Dosłownie i w przenośni. Kurde!
Kurde, muszę ciebie złapać, bo inaczej nie będę... Nie będę mógł normalnie, kurde, boków z ten, jakby to powiedzieć, osłabiać. Mam nadzieję, że kurde jakiś false swipe w tym TM-ie jest. Fuck yeah! Dobra. Pewnie, że tak. Jesteś wrednym kotem, wiesz o tym? Więc nazwę cię po moim kocie, kiedy jeszcze w Polsce byłem. I do tego też samicą jesteś. Lalka. O. Tak nazwaliśmy mojego kota pierwszego. Znaczy nie mojego, naszego w domu. Zobaczmy, jakie masz staty. Ostrożna natura. Dobrze, że nie wredna. Szkoda, że nie wredna. Fizyczny atak. Fake out attack. O! Ale ciosy to, szczerze mówiąc, masz do dupy. Jakoś to będzie. Nie, stój, stój. A właśnie, możemy tu przecież chyba podpisywać, nie? Chwila, chwila. Jak mogę moją kartę trenera podpisać? Tutaj moje odznaki są. Wiem, że jakoś można. Ale to później pewnie. Bug. Zobaczmy. Aurora Beam! O mój Boże, lodowy atak? Ta. Reksio może się nauczyć, serio? Ale Reksio ma już dobre ataki. Ile ten? 65 specjal. Niech będzie. Dla lalki dam. Sync się przyda, attract. Jebać attract. No. Kurde, napisy tak szybko idą, że nawet efekty dźwiękowe tych pokemonowe nie ten, nie grają. Oh my god, ale dobra. W to mi graj. Wezmę, pójdę teraz do tego Bajora i tam coś złapię, bo szlak normalnie mnie trafi. Tylko najpierw muszę się uzdrowić. Może ewentualnie jakieś pokebole kupić. Tak, dziękuję bardzo, do widzenia. Ile mam kasy? Moment. Dobra, jeszcze na pokebole starczy. I właśnie. Pokemon Switch Beach. No. Właściwie to tak jestem ciekaw. Chyba nie mam nacjonalnego Pokédexu, czyż nie, więc... Sin 01 Obtained 0. Mówiłem, że Pokédex to szmelc. Do tego też, jak widzisz jakiegoś poka, to ci nie nagrywa o nim informacji. Na przykład skąd idziesz do takiego Arboka, mimo tego, że wszystko jest, to co robi, jest trujące. Właśnie nie zapisałem, moment. Route 201 Delcati. Dobra. I teraz Lej. Właśnie jeszcze nasz ten. Twin Leaf Town. Miasta też zapisuję, później będę mógł do nich wrócić i ogarnąć poki. Ponieważ no, w nich jeszcze nie spotkałem żadnego. I teraz Lake Vara. Variety chyba, czy co? Zaraz. Ale dobra, nieważne, będę wiedział, o co chodzi. I... Kabuto! Może być. Jesteś kamiennowodny, tak? Ale boję się używać Aurora Beam na tobie. Zgiń! Teraz zaśpiewam cię na śmierć. W sumie dobrze by było trochę potrenować ten mój team. Dobra. Tak. Dawaj. Mam nadzieję, że kurde się złapie. Fako!
fuck off, nie! Fuck you! Czy coś, nie! Zajebiście. Kabuto Ps jest bardzo fajnym Pokemonem. Jak mogę ciebie nazwać? Nazwę cię Simon Belmont. No. Tak, late... to na pewno nie variety chyba. Nie wiem, jak po angielsku się nazywa. Ja po francusku grałem we wszystkie gry. Kurde, stój! Verity. Nie variety, o mój Boże. Verity. Po angielsku to chyba oznacza prawda, czy coś takiego. I tutaj Kabuto znalazłem. Dobra. Przy okazji jeszcze sprawdzę. Verity. Błąd tłumaczenia? Jak to? O. No zajebiście, Wi-Fi mi się zjebało. Internetu nie mam! Ja pierdzielę, ten mój modem to gówno. Co ja zrobię bez Google tłumacza? Ale dobra, nieważne. Jakoś to będzie. Właśnie! O, co ty tam masz? Rzadka kość! Kolejne 5 kafli! Do kieszeni! Scratch Harden, no tym raczej nie zawojujemy świata. Więc Kabuto trzeba podtrenować. Dobra, już? Verity, co to kurde jest? Prawdziwość mi się wydaje. I czemu? Kurde teraz jak... Prawda, no, prawda, no. Dobrze powiedziałem. Czemu jak kurde na Google, na ten, na Firefoxa patrzę, to muzyka jakoś zwalnia? Może dlatego, że nagrywam to w 60 fpsach, a to trochę zżera procesora. Dobra, najpierw lalkę potrenujemy, a Belmonta potem, jak już będziemy mieć mniej więcej 5 level lalką. Żeby tu jakiś podatny na lód Pokémon się trafił. Spinda. Widzieliście, że Spinda ma ponad milion, czy tam ile, kombinacji? Ona za każdym razem inny sprite ma te plamy w innym miejscu. No i bardzo dużo jest ich tych kombinacji. Czy nawet 2 miliony, kto wie? Ha! Akru! W sumie powinienem fake out używać częściej, ale to tylko działa na początku tury, niestety. Pist, pist! Hit 1 times. Szkoda, że tak mało expa, ale ale pasek poszedł. I moment, zanim zapomnę. Take. Let's go! Szkoda, że Kabuto, a nie Kabutops, bo mam 2 ewolucje, to by pasowało. W sumie na którym Kabuto ewoluuje? Jestem ciekaw. W sumie fake out może, szczerze mówiąc, się nam jakoś przydać, no nie? Przynajmniej na początku gry. Bo niestety działa tylko w pierwszej turze, ale na 100% powoduje, że przeciwnik się potknie. Czyli no, flinch, no nie będziemy go zaatakować w tej turze. W sumie tak myślę, jakby na przykład jakiś pok miał mało HP czy coś, by tak zmienić na lalkę. Jakby był... Nie, fake out chyba ma priorytet, moment. Hits first, no ma priorytet, dobra. Dobry atak na dobitkę, ale tylko na początku gry. Wartortle! Przyda nam się wodny pok. Jakiś HM Slave. Flinch! A niech będzie. W sumie też mogę go zaśpiewać na śmierć. No przecież, wtedy nie będzie żadnych obrażeń zadawał. Co? Myślałem, że wodne poki są odporne na lód. Myślałem, że będzie ten. Ale nieważne.
piąty level dla lalki. Jeszcze Simona trzeba trochę podtrenować. Ale boję się nim cokolwiek robić, bo ma drugi level tylko. To jest straszne.